2, 3, tempo, tempo, tak jest, 4, 5, kurwa już połowa za tobą, 6, szybko, 7, 3, szmato, 2, ostatni raz za matkę i ojca, mocno zepnij je na końcu. Dobrze, jesteś wolny. Wake up, bake up, gotta get my dick sucked today. Explicit nigga, don't give a fuck what I say. Watch build a name, earn a little fame, try to help the game. Niggas sound the same, hot 9-7, Justin Bieber playing, what the fuck is this? Whoop, whoop! Maty jebane, zgadnij kto wrócił. Już to się nosem wciąga. Dupą. Ten sport jest pojebany, człowieku. Kurwa rozjebana. Kurwa dziwka. To się spotkaliśmy jednego uczestnika Światowych Dni Młodzieży. Pan Rafał. Tutaj przykręć pana Rafała. Kłóci się z innym pielgrzymem o odatki, kto wie na więcej. Pokażmy jaki plecak ma. Bardzo HDM-u. HDM, Louis Vuitton, skurwysynu. Tak. Kurwa, kurwisko, powiedz, tam jest PESEL. Jakaś szmata, kurwa, nie może wziąć, bo mam internet, kurwa. Ale jakaś, kurwa, tam internet mi wejdzie i namiesza, kurwa. Co tam, Waldek? To takie życie, panie Rafale. Papierosem? Ja powiem, że nie mam papierosów, ale powiem tak, zadam panu zagadkę. Ktoś z tych czterech gości ma papierosy. Trzech, no bo ja nie mam. Jeśli zgadniesz, Rafał, który z nich ma papierosy, on ci je da. Nie przytulisz jej. Nie przytulisz jej, dawaj. Nie przytulisz jej. Czemu to kurwa? Kolega nie wierzy, że staniesz moją żoną na jadzie. Ale naprawdę, to bardzo straciatelne, człowieku. To jest najlepsze smaki i wolajta, chłopie. Przewariatka, przepiękna dziewczyna. Dobra, spierdamy. Jakby żartował chociaż normalnie raz, no. Dałbym mu to 2 złote i 5 złotych, ale był tak chujowy, te chujowe żarty, a spotyka się z śmiesznych żuli. Ale z nami jest zwycięzca z Sopotu. Co jeszcze wygrałeś? Kielce. Fajnie. A ty coś wygrałeś? Betlejem, co nie? Stary, Betlejem, Betlejem Fizik 2017. Nie no, chłopaki widzowie przyjechali do mnie. Robimy sobie trening. 21, a ja wyjebałem 2 Oxylite i Iron Pampa. Jedziesz, kurwa. Patrz, kurwa, nie zjedź dalej. Nie będziesz jak strażak sam. Dobra. Stój raz. Tak, pedał. Dwa. Tak. Trzy. Jedziesz. Ja. Góra. Pięć. Sześć. Ja. Dobrze. Bardzo dobrze. Giorgio Ulani, atlet. I moi ambasadorzy będą napierdalać waszych ambasadorów. Patrz jaki koń. 20 lat. Pozdro dla widzów. Będzie, zrobię galę ambasadorów fitness. Bardzo się dzieje. Bardzo się dzieje. O kurwa. Kolega w elektrowni pracuje. Patrzcie, bułę. Kurwa. Ja w tym wszystkim jestem jej przyjacielem. Ciężka sprawa. Ale gdy była z chłopakiem, to spałem już u niej 3 razy, ale też nie bolcowałem. To tak jakby iść na kurwy, płacić im, ale siedzieć i z nim kurwa wejść telewizję oglądać. Rozumiesz, o co mi chodzi, mordeczko? Wydaje mi się, że to ty zjebałeś trochę sprawę. No bo poszłeś do restauracji, tak? Baba ci ugotowała, ale ty nie zjadłeś. Czyli dałeś jej wyraźny sygnał, że to mi nie smakuje. Ja raczej nie jestem głodny.
Wiesz, o co mi chodzi? Baby może czasem są takie, że ona ci mówi, że nie, 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 tak szybko, kurwa mać! Rozumiesz? Ja lubię swoich fanów, ale wydaje mi się, że zdupcyłeś sprawę. Low kick śmierci, po raz pierwszy. Pa, low śmierci, już chłop... Low śmierci. Tak, oczy jakieś, trzy. To, że to przypomina? Połowa polskiego YouTube'a, czyli chuj. Mamy piątek, właśnie skończyłem robotę. Dzisiaj byłem reżysero-kamerzystą. Kręciłem trening Salima. Robię swój taki projekt o MMA. Wróciłem na chatę, przekimałem się około 2 godziny i zaczynam jeść posiłki przedtreningowe. Posiłki, dokładnie. Zaczynam od kurczaka i bułki. Teraz pierogi z mięsem. Troszkę, nie wiem, z 10 oblanych masłem. Teraz się ogarniam na trening. Pakuję najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj moje stare buty. I do dziury. O kurwa, miało wyjść tak jak w filmach Czerniewicza, a nie wyszło. Chłopaki, jak mielibyście wybierać, to którą byście wybrali? Tą? Czy tą? A masz prawo numeru? Czy tą? No która z nich? Blondyna? Czy tam ciemniejsza blondyna? Tą. A ty? Nie, Tom czy Tom? Tom. Tom, dobra, jeden, jeden. Suple na tydzień wziąłem dla siebie. Jedziemy właśnie na Fitness Academy zrobić barki i łapy. Suplementy już działają, krążą we krwi. To jest kolejny treningowy dzień. Dobra, jesteśmy pod Fitness Academy. Dzisiejszego vloga, on będzie pewnie z kilku dni. Bo to będzie zlepek ujęć z kilku dni. Będę się zastanawiał, która dupa jest lepsza. Czy M-Body Revolution, czyli... Jak ona się nazywa? Ta M-Body Revolution albo Ania Karcz. To jest taka debata. Cały dzień, całego vloga będziemy się zastanawiać, która straciatella jest lepsza, a na końcu będzie... A, się zjebałem. Wynik tego. Bodalska, Monika Bodalska. Monika Bodalska kontra Anna Karcz. To jest dzisiaj temat przewodni naszego vloga. Będziemy też pytać randomowych ludzi i znajomych, które straciatele są lepsze. Zaczniemy w ogóle od łydek, bo łydki to jest priorytet. Na każdym treningu robię łydki. Leci rozgrzeweczka, 10 minut na orbitreku. I za chwilę przechodzimy do 5 serii na łydy. Zapraszam do komentowania, która dupa jest lepsza. Czy Ania Karcz, czy Monika Bodalska? M-Body Revolution, no tak ma fanpage. W komentarzach rozstrzygniecie, kto wygrywa ten pojedynek na straciatelle. Sposób na łydki, czyli napierdalanie ich przed każdym treningiem, jakimkolwiek treningiem siłowym. 5 serii z 5. Na ile cię stać? Od 10 nawet do 20 powtórzeń. I na pizdę, z partnerem treningowym na zmianę cały czas. I łydeczki 4 razy w tygodniu machnięte. Widać progres. Traktuję je jako po prostu partię, którą może codziennie trenować. Kurwy się szybko regenerują. Tył barku. Robimy tył barku. Bardzo wiele osób o tym zapomina. Tworzysz taki efekt okrągłych pleców. Jak stoisz bokiem i nie masz tyłu barku, masz wyjebany przód, masz wyjebany bok, a z tyłu ten bark jest tak jakby ścięty. No jak staniesz bokiem, to wyglądasz, jakbyś miał kurwa garba. W ogóle wyglądasz chujowo. Ja miałem ten problem cały czas, zacząłem robić tył barku. Cały się poszerzasz, koszulka się w ogóle wypełnia na barkach, jesteś taki szeroki. Jak nie masz tego tyłu barku, nie masz tego boku barku, to jak ubierasz koszulkę, to wygląda, jakby taki okrągły jesteś. Barki są takie kurwa kobiece.
są cztery serie, a piąta seria to jest drop set. Czyli w skrócie napierdalasz ile wlezie dużym ciężarem, rzucasz nim, bierzesz troszkę mniejszy, napierdalasz ile wlezie, wyrzucasz, bierzesz najmniejszy, napierdalasz ile wlezie i możesz skończyć, ale też fajną alternatywą jest zakończenie zabawy z ciężarami i jeszcze po odłożeniu ciężaru tego najmniejszego pomachać samymi rękami. Tak jakbyś miał ciężar w ręce, ale po prostu pomachać nimi. To ręce ważą kilka ton wtedy, ale same się pompują, same się unoszą. Więc warto spróbować sobie tego czegoś, takiego dropseta, czy to barki, czy to łydki, cokolwiek. No ale muszę wprowadzić element edukacyjny do kanału, bo mnie kurwy zjadły na tym YouTubie. Dawaj, Damianek. Z każdym powtórzeniem to pytanie. Ania Karp czy Embody Revolution? Która z nich? Teraz tak zwane Arnoldki. Jak po największym łuku. Wycisk. Też 5 serii, około 10-15 powtórzeń. Fuh. Bardzo sympatyczny trening. Jeśli masz szacunek dla ludzi, którzy są na siłowni, to nie pokazujesz się niespompowany. To jakby przyjść nieumyty do dziewczyny. Pompujesz się, dopiero zdejmujesz bluzy. Popatrz, tu każdy ma bluzę. Dopiero jak się spompujesz, możesz ją zdjąć. Rozumiesz mnie, kurwa? Tam w komentarzach widziałem, że możesz kurtkę bierz na trening. Jak nie rozumiesz tego sportu, to wypierdalaj. Możesz, no, jasne. Które się nazbierało. Wybieraj, które cię interesuje. No już tą przebijają się żyłki. Naprawdę, jeśli chodzi o największy progres, to notowałem właśnie na barkach. Dzięki temu, że zacząłem w końcu robić te wznosy bokiem, jakiekolwiek ruchy bokiem tym barkiem. Nie zawsze wyciskałem. Tak mi mówili, że wyciskanie jest redukcją bark. No i widzicie, mam taki wystający z przodu, a boki po prostu praktycznie ich nie ma. Widzicie, jak tu pracuje tył barku? Patrz, jak się tył barku zrobi cały. Masz przód, to popatrz, jaką masz kulę. Zbroję masz. A co to za zbroja ze ściętym tyłem? Coś tam się dzieje. O. Jak jeszcze trening. Patrz. Można przeklinać na YouTubie, tylko trzeba mieć dobrą formę. Trzeba mieć nos jest prawdziwa, nie sztuczna. Kurwa mać. Dalej myślę, czy Ania Karcz, czy Embody Revolution. Jak szukacie prawdziwego chłopaka z prawdziwymi zasadami, z prawdziwym nosem, a nie sztucznymi wartościami, to się odezwijcie, dziewczyny. Teraz jedna seria na Facebooku. Patrz, co się dzieje. Mm.
kurwy. Dla moich fanów. Wszystko zjem, żeby tylko przytyć. To jest pasto. Tak wygląda w koszulce. Co boje, treningujesz? Omlet. Omlecik? Ja wypijam izotonik, za chwilę sobie przypierdolę izolata z mlekiem, z wodą, przepraszam. Barszczyk z biotecha i omlecik. Są zwłoki hejterów, czułku. Zwłoki hejterów zapakowane. I tu jeszcze zdążyłem nagrać prawilną kolację. Swag. Siema konie i konice. Mam już poranek. Ja zaczynam dzień od cardio. Przed chwilą pierdoliłem dwa jajka z bułką zwykłą, białą i wypiłem kawę z jakimś słodkim syropkiem. Robię sobie rundkę po Krakowie. Kupię sobie jakieś buty, bo dzisiaj jadę grać w piłkę. Wracamy do mojej piłkarskiej kariery. Stwierdziłem, żeby dodać jeszcze większej różnorodności do aktywności fizycznej. Bo jak mówię, jedz wszystko, ale rób wszystko. Tam chodziłem do szkoły. Nagana w każdym semestrze. I tu chodziłem też do szkoły. Zespół szkół elektrycznych. Tylko mnie wyjebali za zachowanie w drugiej klasie i właśnie poszedłem do liceum. I dzięki temu, że mnie wyjebali, zrozumiałem, co chcę robić w życiu, ale też poznałem zajebistą dziewczynę. Dlatego pamiętajcie, jak coś się chujowego wydarzy, to może tak miało być. A teraz znajomi, wiecie, na studia z krawatami, a ja tańczę z ulanymi kurwami. Było też pytanko o to, czy papierosy wpływają na kondycję. Jointy i papierosy wpływają na kondycję. Ja nie zauważyłem na razie żadnej różnicy, ale ja mało palę. Tam na filmikach się właśnie zdarza. Wydaje mi się, że dwa szlugi dziennie, a czasami mam tak, że cztery dni nie palę. To raczej z nudów podpalam sobie, na przykład z dziewczyną idę gdzieś, albo ze znajomymi. Tu w pracy sobie gadam z szefem, to sobie zajaramy, żeby ta rozkminka była lepsza. Jest to w pewnym stopniu uzależnienie, tak? Czyli uzależniamy myślenie od tego, żeby mieć fajkę w ręce. No tak jest, ale lepsze kurwa takie myślenie niż żadne. Ja na razie nie zauważyłem. Tak te same czasy kręcę na 100 km. Zobaczymy dzisiaj, jak będzie w piłce. Jak mi w piłce pójdzie, dawno nie grałem. I zobaczymy tą kondycję, bo tam są oczywiście większe zrywy, przyspieszenia. No zobaczymy, jak to będzie, wtedy wam powiem, ale na razie, jak mówię, szlugi w takiej ilości, jakie mam w swojej diecie rozpisane, nie przeszkadzają mi zbytnio. Jest remont, mamy zamkniętą ulicę, dlatego to, co się robi o północy na rowerze, można robić teraz o 13 w tym miejscu. Ulica Limanowskiego. Patrz, co się kurwa dzieje, mordo. Cała twoja ulica. Zajebiście, uwielbiam to, nie wiem dlaczego, a mnie to jara. Przed piłką naćpam się spalacza i będę szybszy od innych. Nie rozkwinią mnie nigdy, kurwy. Taka żyła wyszła, nie wiem czy ją widać. Ja pierdolę. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy grać w piłkę. To jest kolejna forma aktywności fizycznej. Patrz to, człowieku, mordo, patrz. Na ciebie. Cristiano, ależ on to zrobi! Gaś ją jak kurwę! Gaś ją jak peta! Dobrze! Zgasił ją jak szluga w kiblu. Teraz pokażę wam technikę przyjęcia. O kurwa, nic nie widzę! Ale ją skleję, jedną udzielić. Akcję zrobimy. Patrz to.
Kurwa reakcja! Patrz jaka szybkość, kurwa lwa! I ma, i on się już kameruje, patrz! Krótka борьба, опять выход быстрый из обороны, блестяще обыгран был Пике. Криштиану, бить можно Криштиану, бьет, 2-0! 2-0! Ale go wsadził! Tutaj czytam komentarze, że turbokrzycha kręcimy, nie? Kręcimy się turbojoint, dawaj! Takie prowadzenie piłki. Aaa, prawie! Dawaj! Mati jest na środku, jak coś. Kurczę, szkoda, że nie broniłem. Wypierdalaj! Ej, wraca z buta, ewidentnie. Potem to zdrapię, wiecie, to tylko na potrzeby filmu. Tak. Fajnie, ktoś puszcza nutkę przy piłce i gra. Ale burdel.